odkrywam w tobie wielki talent. Radość dla mnie to muzyka. Odkrywam w muzyce radość. A jak i gdzie konkretnie odkryć radość? Jak i gdzie konkretnie odnaleźć jadro? Radość. W najprostszych rzeczach, no, w uśmiechu, nie wiem, w rozmowie z człowiekiem. Daleko szukać? Wszystko zależy od nastawienia, od tego, co się ma w sobie, czego się oczekuje od innych, od życia. O, w takiej wnuczce jak na przykład tutaj jest. Radość można odnaleźć wśród ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy są weseli. Na przykład w sporcie. O. Tak, jak najbardziej. Na rowerze jest fajnie. Polecamy. Myślę, że przede wszystkim w drugim człowieku, a szczególnie w uśmiechniętym człowieku. Przy boku z męża. Przepraszam, czy można tu znaleźć radość? To jest moja radość, szczęście. Radość, no w Kielcach, piękne miasto. Wystarczy doceniać, oglądać to, co znajduje się wokół nas. I myślę, że daleko nie trzeba szukać. Ja chwyciłem jeden temat. Ludzie szukają radości na zewnątrz, czyli na przykład w sporcie. Piesek dla pani był radością. Mąż, jakiś sport i tak dalej. No ale co się dzieje w przypadku, kiedy na przykład, mówiąc brutalnie, piesek zdycha, mąż odchodzi, w sporcie mamy kontuzję, gdzie ta radość wtedy, tak? Jeżeli szukamy jej na zewnątrz. No może się pojawiać jakaś tam tragedia życiowa, szczególnie jeżeli to jest naprawdę coś bardzo ważnego dla nas. I kiedy mówimy o człowieku, w Piśmie Świętym jest taki fragment, kiedy ojciec miał dwóch synów. Jeden poszedł gdzieś tam w hulanki, swawola, a drugi został. No i pojawił się problem. Jeden wrócił do ojca, bo w ojcu odnalazł radość. I drugi poniekąd był przy ojcu, ale przy tym ojcu nie odnalazł radość. Czyli jeden poszedł gdzieś tam szukać radości, drugi mimo, że będąc był w domu, tej radości nie miał. I ktoś powiedział, że radość jest tam, gdzie jest to nasze serce. Gdzie masz serce, tam jest twoja radość. I rzeczywiście, no jeżeli serce wkładasz w sport, no to tam będziesz miał radość. Jeżeli serce wkładasz w muzykę, to będzie się to cieszyło, no nie? Bo tam, przy czym jest twoje serce, w tym miejscu będzie radość. Dużo ludzi znam osobiście, których wyjechało za granicę z Polski, właśnie w szukaniu szczęścia, radości, zostawiając, tak mówili, tutaj swoje problemy i wyjeżdżając tam. Wydaje mi się, że te problemy i tam, i tu, czy jesteśmy na Kamczatce, czy jesteśmy na Syberii, wiadomo, że są trochę inne te zewnętrzne problemy, ale te wewnętrzne, to przecież cały czas jesteśmy tymi samymi ludźmi. No pytanie zrozumiemy przez słowo problemy, no nie, bo jeżeli jest to tylko jakaś ucieczka przed jakimiś tam zewnętrznymi rzeczami, to może i ucieknę gdzieś tam, no nie, bo nie wiem, warunki materialne mi się troszkę pozmieniają, no to jest jakaś tam zmiana, ale czy rzeczywiście serce jest przy tym, czy serce pozostaje na przykład w kraju, bo na przykład dużo osób pojedzie za granicę i powie, że mimo iż więcej zarabiają, to jednak serce mają w kraju. No to jak w tym świecie teraz przeżyć? Czy szukać radości na zewnątrz, czy szukać radości tylko w kościele, czy tylko na zewnątrz, czy jakoś to połączyć? To się w ogóle da połączyć? Da się połączyć, bo Jezus Chrystus nigdy nie mówił, że ten świat jest dla nas zły. Zresztą w Piśmie Świętym nie ma stwierdzenia, że świat jest dla nas zły. Świat jest dla nas dobry, bo Bóg stworzył go jako dobro i trzeba w tym świecie odnajdywać radość. Ale na takiej zasadzie, że no, ten świat nie powinien nam zakrywać źródła tej radości. I teraz jeżeli człowiek wierzący przynajmniej stwierdzi, że źródłem radości jest Pan Bóg, no to będzie Pana Boga doświadczał przez dotykanie tego świata już. Tylko w odpowiedni sposób. Że pod warunkiem, że ten świat mi nie przesłoni go. Myślę, że każdy powinien na swój sposób też szukać radości, tak jak mówiliśmy, i w zewnętrznym, i wewnętrznym świecie. No od tego zewnętrznego świata nie uciekniemy. W nim żyjemy i musimy w jakiś sposób właściwie na niego patrzeć. Chyba, że do Afryki, no to wtedy... Za gorąco. Dziękuję wam serdecznie, że nas oglądaliście. Zapraszamy do tego, żebyście wypowiadali się w komentarzach. Pytanie, jak i gdzie odnaleźć radość? Ja miałem powiedzieć o tych komentarzach. Właśnie. W komentarzach piszcie pod filmem, czy też na YouTubie, czy też na Facebooku, co tam sądzicie na ten temat. Jaki?
Jak i gdzie odnaleźć radość? To z zaskoczenia mi wiesz. Proste pytanie. Okay. Co cię najbardziej ostatnio rozśmieszyło? Ja mnie tata podnosi samolot, kiedy bawiliśmy się z tatem na tenisie. Jak widziałem, jak pan jechał na rowowym motorze. Jak mnie wujek robi w konia.